Analiza weekendowa, indeksy giełdowe. WIG20 w tym tygodniu wszedł taką, no powiedzmy, może nazwijmy to fazę konsolidacji, która, no patrząc tutaj na ten cały wzrost, najprawdopodobniej układa się nam w formę korekty pędzącej, bądź też korekty nieregularnej. To mogłoby oznaczać, że początek sam nowego tygodnia może przynieść nam jakieś, nie wiem, osłabienie, czarną świecę, być może jakiś spadek już na otwarciu wywołany całą tą sytuacją polityczną, jaka w ten weekend zapanowała. Tym niemniej jednak wygląda na to, że mimo iż mamy reakcję, wyraźną reakcję na górne ograniczenie tego kanału cenowego, mimo wszystko rynek powinien jeszcze próbować i dalej maszerować w kierunku północnym do poziomu tutaj, do strefy, myślę, że 1970, czy nawet też ataku na 2000 punktów. Tak jak powiedziałem, takim istotnym w tej chwili wsparciem, tym takim no, najbliższym, najważniejszym wsparciem jest moim zdaniem strefa tutaj w okolicach 1860-1870, mniej więcej zbudowana po pierwsze tutaj na korektach, jakie miały miejsce przed ostatnim tym strzałem, nazwijmy brexitowym, potem właśnie na szczycie, który powstał w sierpniu 2016 roku. No i teraz on został przebity, już widzimy, był raz przetestowany od góry, może nie tak całkowicie dokładnie, ponieważ cena nie doszła tutaj nawet do maksimum tego dołka. W związku z tym no jest jak gdyby, powiedzmy, strefa jeszcze ma tą możliwość być retestowana. I no, gdybym miał tak ocenić na podstawie właśnie tych ruchów w falach poszczególnych, to właśnie skłaniałbym się ku temu, ażeby będziemy mieli tutaj jakąś korektę bądź pędzącą, bądź nieregularną. Na wykresie indeksu w ujęciu tygodniowym mamy coś takiego, czyli po dużej białej świecy wybijającej strefę oporu, tutaj, tą, o której przed chwilą też wspominałem z wykresu dziennego, mieliśmy retest, czyli ruch powrotny do tej strefy, odbicie i dalsza kontynuacja. Świeca w tym tygodniu ma również kolor biały. To moim zdaniem jest wskazanie na to, że rynek mimo wszystko, obojętnie co by się miało nie dziać, będzie chciał iść do góry, będzie chciał testować i patrząc tu znowu właśnie z tej perspektywy szerszej, no to znowu się kłania trzy ten poziom około 1970 i tworzenie na przykład jakiegoś, nie wiem, trójkąta, czy jednak atak na poziom około 2000 punktów i tutaj, no powiedzmy sobie szczerze, sam jestem w tym momencie osobą, która miałaby dość małą wiarę w to, aby rynek tak, no nazwijmy, z marszu mógł wybić poziom 2000 punktów, ale oczywiście nie przekreślam tego. Mówię to na podstawie istoty i ważności tego poziomu. Jak wiemy, 2011, 2012, tu w 2015, zanim został wybity ten poziom 2000 punktów, najpierw był dwukrotnie testowany. To jest też przecież to jest wykres tygodniowy, a więc tu trochę tego czasu minęło. No i potem teraz właśnie doszedł ten rynek, który odbił się od tego poziomu i ogólnie rzecz biorąc stawiałbym na to, że ta strefa w tym tutaj wzroście, nazwijmy to, zostanie wybita. Natomiast pytanie tylko, czy właśnie już zaraz po odejściu, czy może będzie jakiś po dojściu tydzień czy dwa jakiegoś cofnięcia i dopiero wówczas. No, będziemy to śledzić, będziemy patrzeć. Natomiast no, wydaje mi się bardzo, bardzo, najbardziej prawdopodobnym właśnie to, że w tym kierunku rynek będzie podążał przez kolejne sesje, kolejne tygodnie, zwłaszcza, że po takim mocniejszym ruchu na tutaj na naszym indeksie, jak i również na indeksach zachodnich, no rynki, mając na uwadze koniec roku do zarządzających funduszami, myślę, że będą chcieli dociągnąć to do końca, aby sobie no, wypracować jakieś w miarę możliwości jak najlepsze premie. Jeśli chodzi o indeks WIG, czyli indeks szerokiego rynku, no tutaj mamy sytuację podobną w tym sensie, że mamy coś, co przypomina nam dokładnie to samo, co dzieje się na rynku WIG20, czyli ten układ, w którym ja osobiście
byłbym za tym, iż będzie tu miało mieć miejsce korekta bądź pędząca, bądź korekta jakaś nieregularna, po której rynek powinien uzyskać nowe maksima cenowe. I te nowe maksima cenowe w tym przypadku moim zdaniem powinny wiązać się również z wybiciem tej strefy, czyli no, to jest dość istotny element tak naprawdę, bo tutaj na indeksie WIG widzimy silna strefa oporu połączona z poziomem 61,8% zniesienia tego tutaj spadku, który przypomnę, znaczy przypomnę, według moich, nazwijmy założeń, jest ruchem w układzie korekty ABC. Szeroki obraz rynku pokazywałem w ubiegłym tygodniu. Tutaj to widzimy tutaj na... Znaczy się w ubiegłym tygodniu pokazywałem, jak to wygląda w szerokim układzie od kilku dobrych lat. Zatem moim zdaniem, zresztą eliotowcy też mogą się przyjrzeć, że mamy jakąś falę pierwszą, ewentualnie falę drugą, falę trzecią, falę czwartą i falę piątą. Dlaczego mówię, że tutaj korekta nieregularna bądź korekta pędząca? Oczywiście może być również i tak, że mamy tutaj pierwsza, druga i tutaj w tej trzeciej pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Teraz jakaś korekta właśnie prosta dla takiego ekranu. Tym niemniej jednak myślę, że tutaj mamy tą kwestię, że rynek będzie, nawet jeżeli będzie chciał jeszcze dalej robić tą korektę, no to myślę, że gdzieś w okolice poziomu 50 tysięcy punktów, skąd najdalej, najpóźniej według mnie powinien iść kolejny ruch i sądząc po wielkości tej tutaj fali, tej pierwszego ruchu przed korektą, no myślę, że jest szansa na to, aby ten poziom tutaj, ta strefa mniej więcej rozciągająca się od 51 500 do 52 tysięcy została wybita i rynek podążał w kierunku tej strefy tutaj na poziomie 54 tysięcy, gdzie może znowu uaktywnić się większa podaż z racji tego, iż mielibyśmy po tym spadku układ 50 na 78, strefa cenowa, zniesienie zewnętrzne 127. To są takie możliwości, aczkolwiek oczywiście to jest tylko wypatrywanie ewentualnych poziomów, które no mogą sprawić jakiś problem. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, o czym często powtarzam, że jesteśmy teraz w ruchu wzrostowym i tutaj należy patrzeć na wsparcia. Jak to wygląda na wykresie tygodniowym? No mamy wybity ten poziom tutaj, nie tylko ten szczyt, który tutaj dwukrotnie blokował, prawda? Tutaj mieliśmy korektę przed tym ruchem, nie tylko wybity ten szczyt, ale mamy też wybitą dość szeroką, myślę, strefę w układzie tygodniowym, strefę cenową. Jak widzimy tutaj w tej strefie wielokrotnie indeks walczył z nią przed każdym ewentualnym przebiciem. Tutaj też mieliśmy do czynienia ze szczytem z 2011 roku. W związku z tym i ta strefa została teraz jak gdyby od góry przetestowana i wynik końcowy tygodnia jest biała świeca, a więc wyższa cena zamknięcia na koniec tygodnia niż poprzedniego tygodnia. To moim zdaniem skłania do tego, aby założyć, iż rynek docelowo będzie chciał uporać się tutaj ze szczytem z października 2015 roku i podążać dalej, tak jak wspominałem, do poziomu co najmniej 54 tysięcy, a powiedzmy sobie szczerze, że w tym momencie, kiedy spojrzymy na ten wykres i założymy, że mieliśmy tutaj ruch ABC, no to jest tutaj również, w żaden sposób nie przekreśliłbym możliwości tego, że jesteśmy tutaj w początkowej fazie ruchu, który wybije nam te szczyty z 2015 roku, ale oczywiście to jest taka dalsza historia. Zatem przejdźmy teraz do wykresu indeksu MWIG, który jak wiemy oczywiście od długiego czasu jest no, tym takim, bym powiedział, z tych omawianych indeksów najsilniejszy. No i tutaj na wykresie dziennym widzimy wejście w taką fazę konsolidacji, tym niemniej jednak minimum, jakie zostało osiągnięte i to właśnie na sesji piątkowej było równo, znaczy to same z tym minimum tutaj tej białej świecy, czyli tutaj po wzroście tej korekty, a więc zejście do podstaw tego tutaj ruchu wzrostowego i zakończony piątek białą świecą, czyli no
hossa, że tak powiem, na tym rynku trend wzrostowy trwa w najlepsze, nie ma najmniejszych odznak w tych ujęciach dziennych, tygodniowych na to, iż ten rynek ulega jakiejś zmianie. Oczywiście może jeszcze tak jak tu jest zaznaczone, no te dwie najważniejsze strefy w wymiarze tego właśnie ruchu, nazwijmy trendowego, impulsowego, no to w tej chwili poziom tutaj około 4120-4130, a więc strefa oparta tutaj na tych szczytach, a następnie poziom 3900 punktów, strefa oparta tutaj na tych dołkach. Po drodze mamy oczywiście, gdyby doszło do jakiejś większej korekty, mamy jeszcze poziomy, na których rynek z racji tego, iż respektował je wyraźnie, no moglibyśmy oczekiwać jakiejś reakcji. No i między innymi jest tutaj też poziom 3000, około 3950 punktów, a więc szczyt z 2014 roku. Jak to wygląda na wykresie tygodniowym? No na wykresie tygodniowym po białej świecy z tym takim dolnym, górnym cieniem mamy teraz szpulkę, ale z wyraźnymi cieniami, czyli widać ta forma jak gdyby takiego niezdecydowania, braku zdecydowania, zarówno i do akcji wchodziła podaż i popyt, ale no można powiedzieć, że zwycięsko z tego wyszedł popyt i tutaj nie ma na razie żadnych objawów co do tego, aby ten rynek nie kontynuował dalej wzrostu. Zatem kierunek jest jeden, nazwijmy to w tej chwili według mnie słuszny, a wszelkie ewentualne spadki, dopóty nie zostanie wybity poziom tu około 3900 punktów, no należałoby traktować jako korekty, które będą się nadawały do zainwestowania po lepszych cenach. No i indeksy nasze omawiane zachodnie, czyli DAX. Na indeksie DAX doszło w tym tygodniu do serii, może taki przeplatany wzrost, jakaś konsolidacja delikatna, ale po każdym zatrzymaniu mamy wzrosty. No i ostatnia sesja piątkowa, która z jednej strony może budzić pewien niepokój, ponieważ na wykresie powstał nam pin bar. Tu od razu powiem, ten pin bar, no oczywiście on może wywołać jak każdy pin bar reakcję spadkową, ale myślę, że nie jest to pin bar na zmianę trendu. Nie jest to pin bar w tej chwili na zmianę trendu, z racji jego wielkości w stosunku do tych poprzednich świec, on się niczym nie wyróżnia. Oczywiście zdarza się, że nawet i takie małe pin bary, prawda, tak jak tutaj mieliśmy, wywołują jakąś większą reakcję, ale gdybyśmy obecnie, abyśmy nie spojrzeli, to nawet ten mały pin bar też tu wywarł reakcję korekty, nie zmiany trendu. Równocześnie trzeba sobie powiedzieć, że doszliśmy do bardzo ważnego poziomu, a więc do poziomu szczytu z końca 2015 roku i tutaj, choć wiemy, że giełda to nie apteka, to mimo wszystko jest pewien plus dla byków, ponieważ zarówno cena zamknięcia, jak i cena maksymalna piątkowej sesji wypadły wyżej, aniżeli właśnie sesja szczytowa w tym 2015 roku, tutaj w listopadzie tego 2015 roku, a więc tak naprawdę rynek w jaki sposób naruszył ten poziom. Oczywiście znowu mamy całą serię białych świec, całą serię wzwyżek bez jakiejś wyraźnej, chociażby zaznaczonej w kilku sesjach korekty i powiedzmy sobie szczerze, no prawdopodobieństwo wystąpienia tej korekty no właściwie rośnie z każdą sesją, dlatego też wchodzenie na ten rynek w takiej perspektywie nieco dłuższej i na wzrosty w tym momencie jest obarczone dużym ryzykiem. Ale moim zdaniem nie ma na razie żadnych podstaw do tego, aby myśleć tutaj o kierunku przeciwnym. No nawet gdyby miało dojść do jakiejś korekty, to powiedzmy sobie w tym całym takim tutaj szerszym pojęciu czasowym wykresu dziennego, moglibyśmy zacząć się niepokoić dopiero po wybiciu 11 tysięcy punktów. No a na pewno złym i definitywnie złym sygnałem byłoby wejście ponowne w obszar tej tutaj konsolidacji, czyli zejście poniżej poziomu 10 800 punktów. To wszystko, co miałoby się dziać, jakieś ewentualne spadki tutaj w tej przestrzeni, moim zdaniem mogłyby skłaniać tylko co najwyżej do jakichś krótszych, ewentualnych prób zagrywania w kierunku spadkowym, natomiast powinny być raczej traktowane jako przygotowanie do osiągnięcia poziomu, na którym będziemy mieli po prostu korzystniejszą cenę do zajęcia tych pozycji jakichś różnych na wzrost. Jak to wygląda teraz w ujęciu tygodniowym?
na wykresie tygodniowym, po tej dużej czarnej świecy pojawiła się biała świeca. Ja zwracałem uwagę w ubiegłym tygodniu na to, że na rynku DAX naprawdę nie można ja nie znalazłem, mogłem coś przeoczyć oczywiście, bo zawsze się zdarzy, ale ja nie znalazłem sytuacji, w której po dużym wzroście, właśnie po dużym wzroście, czy też wbrew pozorom po dużym spadku oczywiście, to był jak gdyby ostatni ruch. Zawsze po każdej dużej białej świecy występowała albo i kolejna biała duża świeca, albo seria następnych zwyżek. Także tu było dla mnie prawie że rzeczy oczywistym, że ten rynek będzie w tym tygodniu podążał dalej ku górze i tak też się stało. Oczywiście zakres tego wzrostu jest znacząco mniejszy ani zakres tego tutaj wzrostu, ale musimy pamiętać, że w ubiegłym tygodniu, znaczy nie w tym, który się teraz zakończył, tylko dwa tygodnie temu, rynek wybijał strefę konsolidacji, która parę miesięcy trwała. W związku z tym to był silny ruch wzrostowy i jedyne, co może znowu niepokoić byki w tym momencie, na ten najbliższy czas, to fakt, że ten poziom nie został zretestowany, tak? Ale musimy pamiętać, że w przypadku fal trzecich takie wybite poziomy są retestowane dopiero po długim, długim czasie. Bo sama fala trzecia po prostu wychodzi głęboko, jest tą najczęściej najdłuższą falą i ona jest na tyle silna, że po prostu nie dochodzi do retestu takiej strefy. No i tu w tym momencie musimy sobie też zdawać sprawę, że patrząc na wykres tygodniowy widzimy, że znajdujemy się wyraźnie wyżej w cenach zamknięcia niż tutaj w listopadzie 2015 roku, a więc mamy, można powiedzieć, wybity ten szczyt, zarówno w cenach zamknięcia, jak i cena maksymalna była również wyższa niż tutaj. W związku z tym możemy spodziewać się, znaczy nie powinniśmy kierować się niczym innym jak tym, że rynek ten będzie kontynuował swój wzrost. Ja tylko przypomnę, że po tym tutaj wzroście, spadku, przepraszam, w wyraźnym formie A, B, C, tutaj nie ma dyskusji co do tego właściwie co to tutaj jest, no to jest właściwie trójka. Możemy mieć oczywiście w dalszym ciągu do czynienia z trójką w tą stronę, czyli pierwsza A, B i teraz C, która gdzieś zakończy się albo na poziomie 78, czyli tym już bardzo, bardzo bliskim, albo potem na 88 ma szansę. To jest 10, 11, 700 bądź 12 tysięcy. Już jakiś czas temu w analizie, taki komentarzu dziennym, kilka dni temu oczywiście pisałem, że rynek podąża moim zdaniem no co najmniej do tych 11 700 punktów i wszelkie próby wychwytywania pozycji krótkich, które nawet w takim intradayowym, że tak powiem, przedsięwzięciu mogą zakończyć się nieciekawie. I tutaj ten rynek nadal kontynuuje, jak widzimy ta biała świeca narusza tutaj górne ograniczenie kanału, a no powiedzmy jest jeszcze w tej strefie oporu i oczywiście no nie możemy powiedzieć, że nie będzie spadku żadnego, że nie będzie jakiejś korekty. Ta korekta może być, ale to właściwie jest takie wywoływanie wilka z lasu i oczekiwanie na tą korektę. Jedyne słuszne w tym momencie jest to, że właśnie na korektę, nie na zmianę kierunku, bo tutaj do tego nie ma na razie żadnych najmniejszych podstaw. No i na koniec S&P, który w tym tygodniu również tak jakoś tak powiedzmy może nie szedł dynamicznie do góry, bo powiedziałbym, że właściwie jego poziom nie zmienił się wcale. I tutaj widzimy, że na rynku powstał kolejny mocny, silny ten ruch wzrostowy po wybiciu szczytu poprzedniego, piękny retest tej strefy i w tym momencie idealna sytuacja do ponownego grania pozycji długich na wzrosty w każdym bądź razie. No i w tym miejscu znowu mamy teraz najprawdopodobniej jakieś przygotowanie, znaleźliśmy się niewątpliwie w jakiejś korekcie i być może tutaj ten poziom 2250, który wynika z minimum tej świecy, dokładnie 2248, on zostanie w jakiś sposób, nazwijmy to, wybity, naruszony. Rynek będzie może chciał przetestować tutaj górne ograniczenie tej świecy długiej, wybijającej. W związku z tym jakiś spadek tutaj jest możliwy, ale moim zdaniem też tylko w ramach korekty tego tutaj ruchu wzrostowego, a po którym rynek powinien dalej poruszać się w górę. Spójrzmy, jak to wygląda na wykresie tygodniowym. Na wykresie tygodniowym, tak jak mówiłem, w tym
te ostatnie 5 sesji nie przyniosło zmiany indeksu, powstała formacja takiej no, szpulki, właściwie doji. Może troszeczkę wyższy jest ten górny cień tutaj i no, nie sugerowałbym się mocno tą linią, aczkolwiek ona ma jakieś znaczenie techniczne, ponieważ jest tutaj idealnie oparta o te dwa pierwsze szczyty. Natomiast jak widzimy tutaj już w tym zakresie, ona stanowiła pewnego rodzaju wsparcia i opory, ale była również i naruszana, więc to nie jest taka linia stricte dokładnie co do punktu, która działająca. Tym niemniej jednak, jakbyśmy nie spojrzeli w tym tutaj ruchu wzrostowym po zakończeniu wyraźnej korekty ABC, na którą no, zwracałem wiele razy uwagę, że to jest korekta ABC, a próbowano tu się dopatrzyć czegoś innego. Mamy wyraźne znowu wybicie nowego szczytu, a cały tutaj ten, nazwijmy ta część tego wykresu, moim zdaniem jest korektą pędzącą. A gdyby tak było faktycznie, no to przed nami tu powinien być wyraźny wzrost, ponieważ fala pierwsza, jakaś fala druga, obojętne ABC, jak to by tam nie chodzi mi o w tym kolejności, bo moim zdaniem to jest jedna, że tak powiem, korekta pędząca, która zapowiada, że rynek jest silny i rynek wyskakuje, idzie, pójdzie mocno w górę. No i tak było, rozpoczęcie ruchu silne, a teraz przytrzymanie. No, oczywiście, jeżeli pojawi nam się w przyszłym tygodniu czarna świeca, no to sytuacja może w jakiś sposób ulec zmianie, ale na tę chwilę w wymiarze tygodniowym najważniejsze strefy oporu moim zdaniem to jest 2200, potem tutaj 2140 i ta taka, no bym powiedział, chciałoby się powiedzieć, taka ostateczna strefa, która zachowywałaby jeszcze właśnie ten wyraźny trend wzrostowy, to jest tu okolice 2090 punktów. To tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.